Siemano, z tej strony Czerwony Pingwin. Jesteśmy w barze Fartuch. Przede mną duży schabowy. Ponoć klienci czasem pytają, czy to nie jest na dwie osoby. Mi akurat się dzisiaj przyda. Więc tak, najpierw sobie spróbuję. Danie kosztuje 38 zł. Surówki w ogóle są no limit, można dokładać ile się chce. A tutaj schabowy z ziemniaczkami, ogórkiem. Najpierw chyba spróbuję bez. Nie pokroiłem go całkowicie, no ale prawie się sam rozlatuje. Długo nie czekałem, zanim go zrobili. No, jeszcze rozlatuje, więc jest mięciutki. Jakbym na coś trafił, to na pewno uprzedzę. Soczysty jest. I muszę podkład zrobić, bo dzisiaj będzie podwójna jazda. Przejdźmy jednak do sosu. Dość niedawno miał premierę sos od firmy Razor. Już jest na półkach sklepowych. Ostry sos Fearless Razor. Pogromca krwiopijców i pierwszych randek. Czosnkowa Święta Trójca. Otulona słodyczą, cukru trzcinowego i karamelizowanej cebuli. Zbalansowana, suszona paprykami habanero oraz ancho. I tak, wstrząsność przed użyciem. Składniki: cebula, ocet jabłkowy, cukier trzcinowy, czosnek, przecier pomidorowy, czarny czosnek, habanero suszone, ancho suszone, czosnek suszony, imbir, sól, przyprawy, witamina C. Żeby nie było, że nie jest wstrząśnięty. Zobaczymy, czy się łatwo tworzy. No, nie poszło źle. No, delikatnie octowy. W ogóle ostrość chyba bodajże 4 na 10, więc nie będzie mega hardkorowo. Nie, spróbuję sobie go jakoś tutaj przydozować. I tu ta pierwsza zawiesinka będzie problematyczna. Czy to jest bardziej sos czy przecier? No, pierwsza zawiesinka. Jest delikatnie słodki. Ostrość się w ogóle na początku nie pojawia. Przyjemny w smaku. Ale ja bym go użył bardziej. O. Teraz już dozowanie nie jest utrudnione. Konsystencja już tak troszeczkę przypomina taki lekki dżemik, ale tak delikatnie. Na szczęście już jest w tej formie bardziej lejący. O, ja to mam ostatnio szczęście do much. Jeszcze chyba muszę sobie ziemniaczka dziabnąć, bo nie mam miejsca na tym talerzu. Ja, to wystarczy, że go delikatnie się przyłoży noża i on się rozlatuje. Nie muszę kroić, można delikatnie rozerwać. Duży kawałek, ale chcę tak zrobić, bo będzie jeszcze coś mocniejszego. Chcę, żeby mi chociaż trochę zostało. No, dobra. 4 na 10. Bardzo przyjemny i lightowy. Moim zdaniem za bardzo ostrości nie ma. Nie wiem, ile tego habanero zużyta. Bardzo przyjemny, nie za ostry sos. W smaku fajna cały czas, a słodycz jest. Nie, no po prostu ten schabowy to się rozlatuje pod nożem.
O. Polejemy go. Dobra. Nie trzeba się go bać, przynajmniej ja się go nie boję. O. Nawet przy tej ilości dopiero się minimalnie jakaś ostrość pojawia. Przyjemna. Smakowo bardzo dobrze. Więc myślę, że łyżka stołowa to będzie przyjemność. Teraz dopiero ostrość się jakaś pojawia, tak troszeczkę większa na podniebieniu. O. Teraz troszeczkę mniej pokażę konsystencję. No tak wygląda. Jest bardzo przemielony, w ogóle tych papryk tutaj nie widać. No, myślę, że będzie przyjemnie. Myślę, że taka porządna łyżka stołowa. Niestety nie pokażę, ale jest z dzióbkiem. Bardzo przyjemny, nie za ostry, owocowy. Myślę, że bardzo przypadnie ludziom do gustu. Myślę, że ta butelka to szybko zejdzie. Troszeczkę się zmienia teraz w czasie ten sos. Troszeczkę ostrość się pojawia. No to chyba się już nie dokręci. Ale myślę, że nie jest aż tak czosnkowy, jak tutaj by skład sugerował. Ten ocet jabłkowy na pewno daje dużego pola do popisu w tym sosie. Ale ostrość nie jest aż taka duża. Myślę, że smaczny sos nie odpycha w żaden sposób. Miło się go je. Polecam, jak macie okazję. A ja za chwilę wjeżdżam w coś mocniejszego i pewnie będzie dość ostro. See ya.